Dzień dobry, w dzisiejszym materiale powiemy sobie o stabilnym coinie na blockchainie Cardano, następnie o ETH i próbach na testnecie w kwestii możliwości wypłaty stake'owanego Ethereum w ramach ETH 2.0 i o projekcie Mask Network, który może niebawem zaskoczyć rynek. Ale najpierw oczywiście bardzo szybkie intro sponsora kanału, po którym przechodzimy prosto do tematu. Ok, zacznijmy od stabilnego coina na Cardano i tu trzeba wspomnieć, że Cardano jest blockchainem bazującym na Proof of Stake i tu cytat dla lubiących zmiany wizjonerów i innowatorów. I tu koniec cytatu, jak możemy właśnie znaleźć na stronie Cardano.org. We wtorek 31 stycznia 2023 roku zadebiutował token DJED. W momencie startu współczynnik zabezpieczenia wynosił 600%. Tu 27 milionów tokenów Cardano przy obecnej cenie ADA to ponad 10 milionów dolarów, które właśnie stanowiło początkowe zabezpieczenie lub inaczej stanowiło rezerwę dla stabilnego coina. Zabezpieczeniem dla DJED będą mogły być także inne tokeny, jednak zanim ktoś będzie chciał wyemitować DJED na bazie innych coinów, będzie musiał zabezpieczyć to w wysokości pomiędzy 400 a 800%. Tu chodzi o tak zwany over-collateralized mechanism, czyli nadmierne zabezpieczenie, które ma zabezpieczyć właśnie DJED przed historią podobną jak miała miejsce z UST, czyli stabilnym coinem Luny. Ok, teraz czas na Ethereum. Wspominaliśmy w jednym z poprzednich filmów, że trwają przygotowania do forku Shanghai i w ramach tego forku deweloperzy zdecydowali m.in., że pojawi się długo wyczekiwana możliwość wypłaty zablokowanych tudzież stake'owanych ETH w ramach przejścia z Proof of Work na Proof of Stake, czyli innymi słowy ETH 2.0. W związku z tym 1 lutego ruszył testnet Zhejiang, czyli będą sprawdzone możliwości i reakcje, jeśli chodzi o wypłaty. I teraz jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ci, którzy stake'owali ETH, a już chcieliby wypłacić, będą coraz bliżej tej możliwości. Kolejny temat, który przewija się na Twitterze, to spekulacje dotyczące właśnie wspomnianego na początku Mask Network. W 2021 roku Mask Network otrzymał strategiczną inwestycję od Binance. Warto o tym pamiętać, bo za chwilę będzie nam to bardzo potrzebne do połączenia, powiedzmy to, wszystkich kropek. Ale zanim to, musimy sobie przypomnieć, czym jest Mask Network. I tu bazując na informacjach na stronie, ma być portalem umożliwiającym prywatność i benefity związane z Web3 i social mediami. Między innymi możemy szyfrować nasze wiadomości dzięki rozszerzeniu Mask, tak aby były dostępne dla wybranego grona. Możemy realizować nowe projekty za pomocą Initial Twitter Offering. Tu kolejna kropka do połączenia w tym miejscu. Oczywiście chodzi o Twittera. Następnie możemy budować narzędzie do handlu społecznościowego, weryfikować awatary NFT, możemy kreować własne profile Web3, utrzymywać pliki w zdecentralizowanej sieci i wiele innych. Czyli jeśli na chwilę obecną podsumujemy, mamy dwie kropki z Binance, który zainwestował w Mask i pojawił nam się Twitter. Dodamy kolejną kropkę, mianowicie pomoc Ceziego w sfinansowaniu zakupu Twittera przez Elona Muska. No i to wszystko zaczyna się składać w całość. I wygląda to na ciekawy projekt o niskiej kapitalizacji, który może być celem inwestorów w najbliższych miesiącach. Jeśli do tego skojarzymy Doge z Elonem i jego kapitalizację, te kropki robią się coraz większe. Jeśli do tego Twitter będzie akceptował Doge i BNB, no to już sami możecie sobie poskładać resztę. Poszperajcie też sami i pamiętajcie, że oczywiście każdy powinien zrobić własny research, zanim gdziekolwiek zainwestuje swoje pieniądze. Teraz trochę rozwiniemy kwestię Web3, która przewinęła się pomiędzy tymi kropkami właśnie. A więc Web3 uznawana jest za nową generację internetu w ramach zdecentralizowanej sieci. Podwalinami są NFT i Metaverse, o których również będziemy chcieli zrobić osobny odcinek, a o których już wspominaliśmy jako o narracjach w poprzednich filmach na 2023 rok. Innymi słowy, sieć wraca do twórców, czyli decentralizacja, rozproszenie platform czy aplikacji, na których umieszczane są treści. Biorąc pod uwagę, jak to wygląda na chwilę obecną, gdzie wszystko jest w posiadaniu dużych graczy takich jak Google czy Facebook, to Web3 jako rozproszona sieć komputerów może i brzmi dla niektórych jak utopia na chwilę obecną, ale ma szansę sprostać nieuzasadnionej cenzurze stosowanej przez monopolistów na chwilę obecną. W uproszczeniu, Web1 to nic innego jak możliwość logowania się do poczty za pomocą loginu i hasła, Web2 też po laicku w cudzysłowie, to możliwość logowania się do różnych aplikacji, na przykład za pomocą konta Google lub konta na Facebooku, a Web3 to na przykład możliwość logowania się do aplikacji za pomocą własnego portfela, choćby MetaMask.
to skoro tyle pomówiliśmy o Musk Network, ciężko nie zrobić nawet też analizy rynkowej dla całego projektu. I tutaj z perspektywy wykresu dziennego, wyjście i zamknięcie tygodnia powyżej 4,50 dodaje bykom więcej energii. Kolejne cele zlokalizowane są na poziomie w okolicach 7 i 10 dolarów w krótkim horyzoncie czasowym. Z kolei w średnim mówimy o okolicach 15 dolarów i powyżej. Ten pozytywny scenariusz ulegnie zmianie w przypadku, gdy zamknięcie nastąpi pod poziomem 4 dolarów, co może otworzyć drogę do 3 i nawet 2 dolarów. To tyle na dzisiaj. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i lajkujcie, jeśli content przypadł Wam do gustu. Dzięki, spokojnego weekendu i do usłyszenia w następnym materiale.